Moja firma ma nazwę Hemarex i już tradycyjnie zajmujemy się właśnie obchodami święta patrona kierowców, jak również organizacją krwiodawstwa tutaj przy naszej parafii. Można powiedzieć już, który to już raz z kolei? O, nie pamiętam, nie zagłębiałem się tak. Może być siódmy, szósty, ale to już trwa. I przyznajemy tutaj obaj, że nam się ta akcja po części rozwija się. Jakie mamy atrakcje tutaj na placu przy Świętym Michale? No, główną atrakcją to jest ambulans do poboru krwi. Ponadto chcielibyśmy zaprezentować w dniu dzisiejszym efekty ratownictwa drogowego, czym tutaj zajęła się pokazem w tym zakresie Straż Pożarna ze Sławacinka, jak również policja, która no, na co dzień czuwa nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Rozumiem, że będzie pokaz, ten samochód, który w tym momencie na boku jest tak ustawiony. Będzie bardzo szybka wersja robienia kabrioleta. Kabrioleta z tego samochodu. Tak. Natomiast Jan trzyma w ręku co? Najgłówniejszą atrakcję dzisiejszego dnia. Trochę wyżej, trochę wyżej. O właśnie. To jest coś takiego, gdzie każdy krwiodawca otrzyma 9 czekolad. Za oddaną krew. Za oddaną krew. Nie ma problemu, jak ktoś nie może dzisiaj, zapraszamy w tygodniu do stacji krwiodawstwa przy Telebelskiej. Czy... Oprócz atrakcji, oprócz tych czekolad są jeszcze 2 dni wolnego. Dzień wolny w dniu donacji i dzień wolny następny. Czy mieszkańcy, parafianie czekają na tę akcję, wiedzą, że... Ja myślę, że tu ksiądz proboszcz zadbał też o to, żeby parafianie uczestniczący w kościele mieli świadomość tego, że w tym dniu odbędą się te atrakcje. Tak, jest akcja plakatowa i najważniejsza jest akcja, jest wydarzenie na Facebooku. Nie wiem, czy kto nie wie, kto wie, jest strona krwiodawcy Biała Podlaska na Facebooku. Jeżeli ktoś nie polubił, proszę polubić. Są zdjęcia z dzisiejszej donacji, z dzisiejszych pokazów. Będzie, no... Jak panowie myślą, ile osób dzisiaj może oddać krew? No ja myślę, że tradycyjnie, tak jak co roku, na pewno będzie wiadro krwi, a wiadro krwi to się przyczynia na 20 par osób, bo jedna osoba może oddać 407 litrów. Także no, jest różnie, 25-30 osób, no może być i 50, jeżeli panie doktor zdążył pielęgniarki. Do atrakcji dodałbym również zaprezentowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego symulator przewracania. Dachowania właśnie, bo nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak to w praktyce może wyglądać, co nie daj Boże. No ale ma wtedy bardzo porównanie, dobrze, odczucie, jak się zachować. Przeżyć to zachowanie w ciągu kilku sekund. To jest, no też jest wrażenie robi, bo to trwa kilka sekund. Prawdziwe dachowanie trwa ułamki sekundy. No jesteśmy w stanie uchwycić latający laptop, latającą butelkę, torebkę, telefon komórkowy, który uderza w głowę. W tym przypadku w symulatorze są miski. Te dzisiejsze wydarzenia, te wszystkie atrakcje, które są tutaj łącznie z tymi, no, do których należało podejść czynnie, czyli pobór krwi, ale to również dobra lekcja dla najmłodszych. I właśnie to był główny motyw.